gwizdki tutaj z czarnego bzułka, który ma gąbeczkę, miały rdzenie, łatwe do wyjęcia i tutaj takie najprostsze z nich gwizdki oraz piszczałki są u mnie na sprzedaż, a reszta instrumentów służy mi bardziej jako pokaz. I tutaj możemy zobaczyć właśnie flety, które były wykonywane właśnie z drewna bzułu. Ale dawniej też powstawały z kości, 11, 13 wiekowe lewo. Oraz 15 wiek, tutaj bardziej z wschodu Europy, tak zwany Gemshorn, czyli rodzaj okaryny. Mamy róg kozy. Dalej, taki instrument, który zakładam, że znacie, czyli flet Japana. Na terenach Polski też podobny instrument spotykamy. Koło zawiercia, przeczyce, flet Japana z kości, 8 wiek przed naszą erą. Ta wersja wykonana z drewna bzułu, dziekarze spiszczałki zamknięta woskiem i tym woskiem stroimy cały instrument. Więcej wosku, to dno wyżej, mamy wyższy dźwięk. To jest taka typowa, tutaj jest nietypowa wersja, czyli mamy deski, otwory o różnej głębokości. I też woskiem możemy dno wyrównać. Mamy flety pana z deski. Piszczałka rogowa, róg barani, drewno bzułu, czyli na połączone woskiem, taki instrument, około 3000 lat temu używane. Singalandrga, róg, dźwięk troszkę wzmacnia. Mamy instrument strójkowy. 15 wiek Amsterdam. Łyżka, którą możemy wyłaść nawet. Mamy dwa w jednym, pierw funkcyjna. I na koniec róg sygnałowy, czyli komunikacja. Do tego też instrumenty dęte nam służyły. Na polowaniach między wioskami, jak coś się działo, używano rogów. Jak z tego wydobyć dźwięk? Co muszę zrobić, żeby zagrać na rogu? Muchnąć. No i trzeba to jakoś tak jakby tutnąć. Okej, dobra, to jest dobry. Chodzi o to, że trzeba tak ułożyć usta, jakby się chciało powiedzieć tu. To jest taka technika. Tu, ale staramy się usta wibracji wprowadzić, bo chodzi o to, że mamy drgania, czyli tu. Taki ustnik zrobił. Czyli mamy drgania, one są później wzmacniane przez instrument. To samo się gra na trąbce czy w puzonie. Uwaga, to było cicho, teraz będzie troszkę głośniej. Uwaga, ruszy. No i możemy się komunikować, więc na polowaniach między wioskami takie rogi się świetnie sprawdzały. To były dęte instrumenty, no ale dawniej też istniały strunowe, jak liry czy gęśle. Oraz tutaj też perkusyjne, które możemy zobaczyć, są dwie grzechotki, jakieś marakasy, kości, kopyta, racice, sarnie i jelenia. I tutaj skóra, sarnia jako membrana na pinku topoli jest bębenek. Jest jakby co też pałeczka, więc możemy też za chwilkę sobie pograć. Na koniec trochę prywaty, jak ktoś ma ochotę. Najprostsze gwizdki piszczałki, które mam na rzemykach, tutaj są na sprzedaż. Gwizdek kosztuje 10, piszczałka 20. Oczywiście terminal, więc można blikiem czy kartą. To są na zamówienie specjalne, bo one są no, dużo więcej precyzji wymagają, więc ja je wykonuję. Nie ma pan do sprzedania? Nie, absolutnie nie ma szans. Nie. Takie rzeczy tylko na specjalne zamówienia, bo one zajmują dużo więcej czasu. Obejrzeć oczywiście, można obejrzeć już ręki. A piszczałka ma tą regulację? Piszczałka ma otworek, więc możemy gdzieś tam 2-3 dźwięki zagrać. No. Piszczałka 20 zł, gwizdek taki zwykły 10. No ja mówię, jakby co jest też ten minerał, żeby ktoś...